Dzień dobry, dziś wtorek, 1 czerwca. Hanna Karasińska, zapraszam na wiadomości dla niesłyszących. Szpital rejonowy w Raciborzu wznawia działalność oddziału pediatrycznego w pełnym zakresie w systemie całodobowym. To oznacza, że rodzice nie będą już musieli jeździć do odległych szpitali, bo ich dzieci uzyskają pomoc na miejscu. Przez ostatnie 14 miesięcy decyzją wojewody oddział pediatryczny Szpitala Rejonowego w Raciborzu funkcjonował wyłącznie dla dzieci zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Mieliśmy dzieci również w ciężkim stanie, które wymagały zwiększonego zdecydowanie nadzoru, intensywnego leczenia. Natomiast musiały być zachowane wszystkie te warunki reżimu sanitarnego, które oczywiście były stosowane. Natomiast po tych 14 miesiącach dzielimy się z kolegami z innych ośrodków na temat leczenia koronawirusa u dzieci, publikujemy, wymieniamy się doświadczeniami. Także zakończył się ten okres dla nas 14-miesięczny właściwie pozytywnie, że wszystkie dzieci, poza jednym, które musiało się znaleźć na oddziale intensywnej opieki, to wszystkie były wypisane do domu w stanie dobrym, wyleczone, zdrowe, zadowolone. Mali pacjenci z powiatu raciborskiego musieli więc szukać opieki poza raciborską lecznicą. Teraz oddział wznawia działalność, oferując diagnostykę i leczenie na najwyższym europejskim poziomie. Dalej zamierzamy prowadzić diagnostykę neurologiczną, endokrynologiczną, kardiologiczną, gastrologiczną, nefrologiczną, czyli pełny zakres opieki pediatrycznej. Mamy do tego wysoko wykwalifikowany personel lekarski, pielęgniarski, mamy do dyspozycji psychologa, fizjoterapeutę, dietetyka, mamy sprzęt właściwie też na poziomie klinicznym, pracownia rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, rentgen w pełnym zakresie, USG, które mamy własne na oddziale, które dostaliśmy z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wykonujemy badania EKG metodą Holtera. Holter ciśnieniowy również posiadamy, robimy badania EEG we śnie i w czuwaniu. Także pełny zakres na poziomie właściwie klinicznym wykonujemy. Oddział pediatryczny w Raciborzu jest przygotowany także na przyjęcie dzieci z zespołem pokovidowym. Przechorowanie koronawirusa, które u dzieci może przebiegać łagodnie, natomiast po pewnym czasie mogą się pojawiać objawy ze strony układu krążenia. Może być wysoka gorączka, może być osłabienie, mogą być bóle w klatce piersiowej, mogą być nawet omdlenia czy utraty przytomności. Więc jeżeli jakiekolwiek są niepokojące objawy, to oczywiście należy się zwrócić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo nawet bezpośrednio do nas na oddział. My oczywiście taką pomocą 24 godziny na dobę służymy i możemy wykonać badania diagnostyczne. Możemy wtedy, jeżeli jest taka potrzeba, to oczywiście przyjąć dziecko na oddział i intensywnie leczyć. Przyjęcia dzieci będą odbywać się w pełnym reżimie sanitarnym. Zanim dziecko trafi na oddział, będzie musiało mieć wykonany test, który wykluczy COVID-19. Dziś święto wszystkich dzieci. Z tej okazji raciborski magistrat przygotował niespodziankę dla najmłodszych, która potrwa aż tydzień. Po długiej przerwie wreszcie wracają plenerowe imprezy. Kalendarz wydarzeń, które odbędą się w Raciborzu w najbliższym miesiącu, szybko się wypełnił, a mocnym akcentem bez wątpienia będzie Dzień Dziecka. Myślę, że wszyscy jesteśmy tak spragnieni spotykania się, wydarzeń takich kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i rzeczywiście ten czerwiec na bogato zaczynamy. Kalendarium imprez rozwiesiliśmy już na naszych słupach informacyjnych. Zachęcam do tego, aby zapoznać się z tym programem, bo naprawdę będzie się działo bardzo dużo w Raciborzu. A tym takim mocnym akcentem na początek jest Dzień Dziecka, który potrwa aż tydzień. Prezenty, zabawa i mnóstwo radości. Taki jest plan na nadchodzące święto dzieci, które w tym roku w Raciborzu będzie trwać znacznie dłużej niż jeden dzień. Sam Dzień Dziecka 1 czerwca we wtorek zapraszamy do ulubionego miejsca małych Raciborzan, do Parku Jordanowskiego od godziny 16 do 20. Przygotowaliśmy bogaty w atrakcje program. Będzie się działo, będą gry sportowe, będą darmowe lody od godziny 16, będzie nawet dyskoteka na sam koniec, zabawy z chustą, animacje, duże bańki mydlane. Także zapraszam, naprawdę dzieciakom powinno się podobać. A to nie koniec przygotowanych z tej okazji atrakcji.
Niezależnie od tego czeka nas długi weekend związany z Bożym Ciałem, także zapraszamy w sobotę i w niedzielę na jakby ciąg dalszy świętowania Dnia Dziecka. W sobotę na Sportowo, na Bulwarach Nadodrzańskich i będzie możliwość spływu kajakowego. Tutaj dziecko koniecznie pod opieką osoby dorosłej. A niezależnie od tego na bulwarach, na plaży kolejne atrakcje takie i sportowe, i plastyczne również dla dzieci. A w niedzielę ciekawostka, nowość, gra terenowa w Arboretum Bramy Morawskiej. Też gorąco zachęcam do tego, aby wziąć udział w tej zabawie całymi rodzinami. Sobotni spływ kajakowy będzie polegał na przepłynięciu odcinka od Mostu Zamkowego do Kładki. To oznacza, że aby zobaczyć odrzut z perspektywy kajaka, nie trzeba się wcześniej zapisywać. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.